Cześć, witam was ponownie bardzo serdecznie w grze Azura's Wrath, właściwie 9 misji nazywającej się The Best Laid Plans. I jeśli dobrze pamiętacie, to w ostatnim odcinku Azura został bardzo rozzłoszczony tym, że półbogowie zniszczyli wioskę po tym, jak zaatakowały ją jednostki Gomy. No myślę, że tak to można pokrótce opisać. No, w każdym razie zginęło bardzo dużo ludzi, niepotrzebnie zginęło, ich dusze zostały odebrane im przez półbogów, no i Azura jest z tego powodu mocno wkurzony. Zresztą ta młoda dziewczyna, która tak naprawdę przywróciła nas do życia, ja tak naprawdę od ostatniego odcinka nie widziałem jej dziecka. Nie wiem, czy może coś mu się stało, czy może dziecko też zginęło? Bardzo możliwe, że nie mogli tego po prostu pokazać jakoś. Oczywiście scenką byłoby to zbyt brutalne, mimo że gra ma chyba i tak już rating PEGI 18, to no to mogłoby być komuś nie w smak, prawda? Ginące dziecko. I proszę nie piszcie komentarzy o matce Madzi. No dobra, teraz sobie troszeczkę postrzelamy. Tak jak wam mówiłem, tutaj dobrze jest zaznaczyć wiele celów naraz przed wystrzeleniem. Wtedy nasze ataki mają większą moc. No po prostu jest to bardziej opłacalne. Znaczy nie wiem, czy mają większą moc, ale na pewno dają nam więcej wściekłości. A teraz na nas małe stateczki wysyłają, także będzie... jeszcze lasery są duże. Dla mnie zawsze było bardzo nieczytelne to, co się dzieje na ekranie. W tych właśnie momentach, kiedy się strzela. I teraz też nie za bardzo wiem, ale dobra, mamy Burna, atakujemy. No dobra, wbiliśmy, tak dosłownie. A w ogóle nie zauważyłem, a nam rączki znowu wyrosły. Znowu przyszliśmy tą metamorfozę, żeby znowu nie powiedzieć błędnie ewolucję. Serio, egzorcyzmem to nazywają. A w ogóle zwróćcie uwagę, że w grze są bardzo rozbiegane poziomy dźwięków. Czasami dialogi są głośniejsze od dźwięków tła, czasami dźwięki tła są głośniejsze od dialogów. Ogólnie pod tym względem gra bardzo moim zdaniem zawiodła. I niestety wiem, że wy to też słyszycie, ja staram się robić z tym co mogę, ale mam ograniczone możliwości. No i dobra, i wpakowali we mnie wszystko, co mieli, właściwie w swój statek, który poświęcili, żeby zabić Azurę. Ale czy wystarczy to, żeby nas pokonać? Oczywiście, że nie. Nawet nam rączki nie opadły. Mam wrażenie, że Azura tak powoli zaczyna rozumieć tą swoją własną moc i... jak jej używać, jakie są jego możliwości, prawda? Wcześniej zginął dwa razy bardzo, bardzo szybko, w krótkim odstępie czasu, jeśli można tak nazwać, 500 lat. A teraz to wszystko zaczyna mu chyba wychodzić. Dobra, będą nas spakowali resztę tego, co mają. Czyli nadal całkiem sporo. Aha, tu się chyba napieprzało rapid fire'em. A tu się uników na przykład nie robi, tu muszę, rzucać rakietami, a rozwalać statki. Dosyć trudno się to robi z takiej odległości. Ale co, te statki wszystkie, rakieta, w ogóle nie widziałem kiedy coś tutaj się złego stało. No teraz na pewno nic nie zobaczę, a już lecą rakiety z... Z prawej i więcej, a rakiet? Nie, nie trzeba. Możemy po prostu zakończyć tą scenę. Nie lubię scen ze strzelaniem. Aha, czyli udało nam się uciec ze statku tuż przed jego wybuchem. Maximum altitude has been reached.
mają statek pistolet, czujcie to. A nasz uber inteligentny bohater Azura wleci prosto pod działo. Oni przecież nie mają możliwości operowania tym działem, ale Azura wleci dokładnie tam, gdzie oni by chcieli, żeby się znajdował. Ha, ha, ha. Co, zdziwionko? Wiecie co, oni muszą w końcu zacząć nas doceniać, bo ja mam wrażenie, że tu każda scena wygląda w ten sposób, że... oni liczą na to, że zdmuchną nas po prostu jakimś swoim ciosem, a wcale nam nic nie robią i później jest wielkie zdziwienie. O, Azura jest taki silny, taki wytrzymały. Spoko, ja rozumiem, dlaczego budują to w ten sposób, ale prawda, troszkę fajnie by było, jakby nas przeciwnicy w końcu docenili. No to chodź, skrep mi dupę, zobaczymy jak ci wyjdzie. Fajne ma te spodnie, zbra. On by się nadał jako postać do Tekena. Może bez tych swoich dodatkowych łap, ale tak normalnie, w takim normalnym stadium. Buddha z działkami? Beskidzie, nie pamiętam takiej jednostki. Najpierw wyeliminujemy tych latających chyba, co? Tak, Beskidu to będzie... Wow, prawie dostałem. Oni we mnie jakieś ostrzały robią śmieszne, straszne. A, zabił swojego, dobrze. To co my im zrobimy? Podejdziemy i się przywitamy, nie? Jego w ogóle chyba mogę... A, on strzela taką wolną kulką wiązką, tylko że ona chyba długo lata. Uciekaj. Musimy na tą kulkę uważać, bo ona dosyć długo lata, ona się musi rozwalić gdzieś o ścianę. Dobra, dostał po mordzie i... Kurde, nie zdążyliśmy. Troszkę nie podoba mi się, że przeciwnicy nie mają tutaj pasków życia, wiecie, bo to by się bardzo, bardzo przy... Uciekaj. Dostałem? Chyba dostałem. Dobra, teraz mu dowalimy na pewno. Wow, czyżby zginął? Wow, co mu się stało? Dawno nie widziałem baga w ten sposób w tej grze zrobionego. Dobra. Mam nadzieję, że nam gdzieś nie wyskoczy przez ścianę gdzieś tam później. Cześć chłopaki. A was to nie lubię, wiecie. Sprzątnęliśmy... Myślę, że nawet nie zareagował na mój cios, come on. O, to dobra, to robimy tak, panowie. No troszkę was ponawalamy. No kurde, bardzo dobrym momencie mi się załączył. Aha, nie żyją. Dobra, czyli możemy cisnąć dalej. Tak? Możemy. Nic nie widzę, dzięki. Kurde, tamci też biegli. Dobra, chyba udało się uniknąć wszystkiego, co najgorsze. Jeden nie żyje, dwóch zostało. Wow, on ciągnie ten atak cały czas. A drugi mnie dobija. Kurde, wiecie co, ci kolesie są dosyć niefajni do pokonania. Zrobimy tak, spróbujemy nie zmarnować ataków, biegniemy między nich. O, właśnie, o to chodziło. Po tym, a z tym już sobie jakoś poradzimy, myślę. Dobra, posprzątane. Tak, kolejna brama do rozwalenia. A tam są jak...
Bardzo chciałbym wam kamerę obrócić w tamtą stronę, bo tam widziałem złote posągi, tylko że gra niestety mi nie pozwala. Kamera jest skupiona wyłącznie na bramie. Okej. Okay. Nie. Pamiętam gościa, ale on jest ogromny, ale ma działo. Co my możemy zrobić? Aha, hold rapid fire, możemy. Uciekaj. Dobra. Tych gości musimy posprzątać. Uciekaj. Zdążyłem? Chyba tak. Uciekaj. Zdążyłem? Chyba tak. Tych ci by się przydało posprzątać. Ja nie wiem, czy dostaję więcej... Więcej za strzelanie do nich, czy więcej za strzelanie do gościa? No właśnie, co ja mogę zrobić? Jestem taki tutaj bezradny w starciu z tymi pajacami. Oni się odradzają w nieskończoność przecież. Zaraz będzie po mnie. Nie no! Na bok, dobrze, udało się, jakimś cudem. Jeszcze troszkę, wytrzymaj. Jest, dobrze, w ostatniej chwili. Niestety gra ma takie trudne motywy, jak dla mnie, momentami. Tam mogłem niewiele zrobić, żeby się bronić. Dlatego nie rozumiem, jak kolesi maksują tą grę, jak robią rangę S na każdym etapie. Jest to dla mnie po prostu niepojęte. Alert! Intruder detected in the mantra chamber. Komnata mantry, powiadasz. Wygląda na bardzo spokojną. A mantra, rozumiem, błyszczy na niebiesko, tak? Tak. Tak samo jak dusze, które były wysysane z wieśniaków przez... Dokładnie. Nawet widzę, nie muszę wyjaśniać. Pamiętam, że moje główne pytanie w tym momencie to było, czy jeśli rozwalić, by uwolnić te dusze, jeśli rozwalić, by te tuby i rozwalić te dusze, to czy zwrócilibyśmy życie tym ludziom? O, coś, wow, nawet nie wiedziałem, że coś takiego zrobię. Myślałem, że po prostu kogoś uderzę. Co to jest? Co tu się dzieje? Kulka mi prawie zdmuchnęła i chyba prawie również... Uciekaj! Dobrze. Dobra, zaraz grubego sprzętniemy. Tu już chyba nikogo więcej nie ma. Lej, nie czekaj. A, myślałem, że zdążę. Przyszli kolesie z kulkami, to jest nowy typ przeciwnika, wy go wcześniej nie widzieliście. Dobrze. Tych kulek muszę unikać. I podbiegniemy od razu do nich. Oni robią zarąbiste uniki, z nimi... O, właśnie.
Mam nadzieję, że nie będę ich musiał wszystkich wybić i że walka się skończy w momencie, w którym... Aha, ten już nie żyje. No ej, to było za szybkie. Ej, to też było za szybkie. Troszkę mnie odrzuciło, ale już jesteśmy prawie... Właśnie, mam Burna, ale nie mogę go użyć, to trochę słabe. No, wszystko widzę, dziękuję. Spróbujemy, nie wiem, czy grubego, czy tego pajaca. Nie, tego pajaca zniszczy oto. Świetnie. I gruby jest już prawie na wykończeniu. Dobra, po wszystkim. Uff. Myślałem, że te walki się robią trudniejsze, no właściwie trudne już od... trzeciego rozdziału, ale widzę, że pod koniec drugiego też już nie jest wesoło. Dobra, widzę, znowu trzeba latających sprzątać w pierwszej kolejności. Tylko nie za bardzo mogę to... No, głupie. Dobra, padł jeden chyba. I drugi też? Czy nie? Drugi jeszcze nie. Dobra, po nim. Czekaj. No, próbowałem. Dobra. Tego spróbujemy dociachać. Jestem ciekaw, co Azurze się robi z tymi łapami w tym momencie, bo to nie wygląda zbyt naturalnie. Czy on nie żyje? Aha, on już padł, on jest po jednym kombie i nie żyje? Dziwne. Okej, ten chyba też, bo mu się kulki posypały. Co dalej? Gruby chciał na mnie spaść. Cwaniaczek. Pomóżmy sobie troszeczkę. I jeszcze raz. A czemu by nie? Fajnie, że można ich w ten sposób lupować. Jak już mi się ten rage naładuje, to po prostu mogę ich jebać w ten sposób za każdym razem, jak spadają. No właśnie. Się skupaniutki trzyma długo, co? Aha, bo on pewnie został na tyle długo, żeby pokazać scenkę, żeby zakończyć scenkę. Uff. No, przeleciliśmy troszkę grubaska. Karlo wygląda na zdziwionego. To zobaczysz mnie w odcinku. I znowu możemy go zamknąć. I wybaczcie, jeśli chcieliście posłuchać. Muszę po prostu to zrobić. A, nie możemy, bo koleś jest hologramem. Tak jak ostatnio, nabraliśmy się po raz drugi. Bez kitu, daliśmy się drugi raz wyruchać w ten sam sposób.
Już kiedyś tam w ten sposób zniknął. No dobra, uciekamy. A to Carlo ucieka w jakimś tym. A to co? Jak to strasznie wygląda. Będziemy coś naciskać, by się pokazał pasek, pasek złości. Ciach. Zgniatamy mu kapsułę. To jest dopiero dobre. Jak to cholerstwo jeszcze leci? Jakim kosztem? Dobra, lecimy. Ojej, to troszkę wygląda, jakbyśmy się przy okazji poświęcili. I znowu tracimy rączki. A takie fajne były. Jak w Rosji. Do you worry for him? Nasz trener się znalazł. Bardzo lubię jego postać. When he does, it'll be by these hands. Nie wiem dlaczego. Zacznę. Dobra, wiem dlaczego. Ale przypomina mi bohatera Enslaved. No dobra, i wygląda na to, że to koniec tego rozdziału. Szczególnie zapraszam was na... Nie wiem, nie chciałbym skłamać, czy to będzie kolejny, czyli 10, czy może 11, w którym będziemy toczyć bardzo fajną walkę. Ranga A. No, może być. Może być. Dostaliśmy trofkę za uciszenie Carloa. Carloa? Boże, już teraz nie wiem nawet. No, anyways. Kolejny, albo jeszcze następny odcinek będzie bardzo fajny, także... Nie bardzo wiem, czy już mam was zapraszać, czy nie, ale mam nadzieję, że oglądacie serię całą. Zobaczmy, jakie arty przygotowali nam na koniec. Sala spotkań w Fortecy Karmy. Czekajcie, no dwóch ich w tym momencie zrobiliśmy, tak? Było ich 7, to powinno być 5. Gdzie jest 5? A, bo 5 jest przecież nasz dawny trener, który wychodzi nam teraz na spotkanie. Wszystko się zgadza. Głupki, tak naprawdę tak powinni zrobić, po prostu spuścić mu w pierdol wszyscy naraz, ale nie. Próżność was zgubi. Skoro myślicie, że pokonacie Asurę pojedynkę, no to spróbujmy. Zobaczymy w kolejnych odcinkach, kiedy cwaniaki z was. Najchętniej Sergiejowi na kopię po mordzie, nie? Ten koleś mnie tak wkurzył od samego początku. Dobra, i zapowiedź kolejnego odcinka. The next to appear is his old master, August. He speaks of days long gone, as Asura licks his wounds from his battle with Kauro. But this respite does not last long.
Tak właśnie. Myślę, że będzie całkiem ciekawie, także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Pa, pa.